Audycja W Cztery Oczy. Zaprasza Krzysztof Kamerz. Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Kamerz i witam serdecznie w audycji W Cztery Oczy. A dzisiaj naszym gościem jest pan Patryk Podwojski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolę sobie mówić do ciebie na ty, Patryku, gdyż się już mam... To, to szczęście znać się y, prywatnie. Patryku, tak sobie myślałem przed audycją, jak mam ciebie zapowiedzieć, bo tak naprawdę jesteś człowiek instytucja. Y, przede wszystkim bardzo no, znany, utalentowany muzyk w kwestii organ, bo powiedzieć organista to na pewno zbyt mało. Y, Patryku. Chciałbym też w tej audycji porozmawiać ogólnie również o muzyce w kościele, o tym, kim jest to organista, jaką funkcję pełni, i również troszkę też jakby dotknąć kultury, sztuki, jaka jest w obecnym, na jakim obecnie poziomie jest teraz w kościele. Mhm. Ale pomalutku. Najpierw chciałbym się tutaj mhm. trochę dowiedzieć więcej o tobie. Nie tylko ja, ale na pewno nasi słuchacze. Także jak w ogóle to się stało Patryku, że zacząłeś grać na organach? Na początku dziękuję przede wszystkim za możliwość uczestniczenia w tej rozmowie. I no przechodząc już do odpowiedzi, przede wszystkim jakby moja droga była bardzo kręta, bo muzyka gdzieś tam była już od najmłodszych lat, ale niekoniecznie organowa. Ta muzyka organowa tak naprawdę pojawiła się po takich zawirowaniach, gdzie na początku rozpocząłem naukę na gitarze, w ognisku, potem akordeon, pianino, fortepian. No i skończyłem tą szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Gdzieś tam były zamysły, żeby pójść dalej, ale poczułem, że jakby to nie jest to. Jakby nie ten instrument, jakby nie akordeon, tylko jakby. Nawet już się dostałem do, do Gdańska, do, do szkoły tej na ulicy Gnilnej, gdzie jest szkoła ogólnokształcąca z internatem. Już tam byłem dwa tygodnie, ale czułem wewnętrznie, że to nie jest to. I, i, i ewidentnie powiedziałem: koniec. Nie wiem, co dalej, ale no, przeniosłem się do, do szkoły ogólnokształcącej, do Stalagardu z powrotem. I wtedy po kilku miesiącach nagle jakiś taki rozbłysk organy. I, i jeszcze pamiętam jak dziś, że w tej takiej desperacji, że no jednak nie, nie akordeon, to nie wiedziałem w sumie, co mam dalej robić. Nie? I tak gdzieś tam w, 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 w tyle głowy, no, gdzieś tam, ciągle, gdzieś tam, no, tak sobie myślałem, no, może, Panie Boże, podpowiedz mi, co bym, w którym kierunku mógłbym pójść. Nie? I tak w takiej trochę desperacji przez jakiś czas po prostu zostawiłem temat, no i nagle właśnie gdzieś tam organy. I potem już wszystko w zasadzie poszło w tym kierunku i. Y, możliwość nauki gry na organach, y, nawet y, praktyki u takiego dalszego wujka y, Jerzego Kureckiego, jeśli chodzi o budowę organów, także nie tylko gra, ale też po, ta techniczna strona. Y, no i potem, już na całego. <laughs> tak wielkim skrótem, jakby o tego. Zakochałeś się zako w organach. Tak, ja tego się zaczęło, no. I Ja tutaj, proszę Państwa, celowo, jakby nie mówiłem od początku, jak y, nasz y, gość. Patryk jest właśnie utalentowany, ma bardzo międzynarodową, że tak powiem, i wiedzę i osiągnięcia w, granie, w graniu na organach, ale właśnie specjalnie powolutku chcę do tego dojść, żebyście Państwo nie odchodzili od odbiorników. <gry> Także tutaj to liceum i zacząłeś naukę gry na organach. Najpierw, tak jak mówisz tutaj, poprzez pomoc twojego wujka, mhm. a później bardziej już, no właśnie, co było mhm, dalej? Tak. No właśnie wtedy, w tym okresie, gdzie zacząłem się interesować organami, no to dziwnym trafem, nagle przez dwa lata, bodajże, rozpoczęła swoją działalność niepubliczna szkoła muzyczna drugiego stopnia w Pelplinie właśnie. I to właśnie był moment, który w ogóle umożliwił mi rozpoczęcie nauki, jakby w kierunku organów. To były dwa lata, potem ta szkoła, bodajże już gdzieś tam, różne koleje losu, no, no przestała swoją dalszą działalność. Ja natomiast, no to dla mnie to był impuls, że zacząłem, potem się przeniosłem do Gdańska i tam już, tam już dalej, dalej. Ukończyłem szkołę muzyczną średnią, Potem akademia muzyczna, studia i tak dalej. Więc, więc tak wielkim skrótem. Ale no, jak tak spojrzę wstecz, no to ewidentnie widzę, że Pan Bóg dawał mi kolejne możliwości pójść w tym kierunku, gdzie mi się wydawało, że to jest niemożliwe. Nie? Bo, bo w tym czasie w okolicach Starogardu no nie było żadnej możliwości uczenia się gry na organach. Było studium organistowskie, ale. Studium Organistowskie uczy jakby w innym trochę wymiarze, a chciałem pójść już totalnie jakby na to zawodowo. Więc, więc, yy, no takie możliwości się pojawiły. Czyli ile miałeś lat, kiedy pomyślałeś, <grym> że chcesz, żeby to była twoja, tak, tak. no jak powiedziałeś też, również praca, nie tak, tylko pasja. Tak. No bo mu, ciężko się mówi <grym> o pracy, kiedy coś jest pasją. Tak. Relatywnie późno, bo mm, było to 16-17 lat, więc bardzo późno. Gdzie większość muzyków zawodowych, no to yy, tak naprawdę od początku albo w wieku tam nastu lat, 12-13 idzie w to. Więc u mnie to było relatywnie późno, w yy, 16-17. Mhm. W 2018 roku kończysz studia magisterskie mhm. właśnie na Akademii Muzycznej mhm. w Gdańsku. Mhm. A w 2021 roku kończyłeś kolejne studia w klasie improwizacji mhm. organowej tak. na Uniwersytecie w Berlinie. Tak. Jakbyś mógł trochę coś powiedzieć więcej mhm. o, o tej nauce mhm. w Berlinie. Mhm. Więc jak już zacząłem to kształcenie się profesjonalne, studiowanie muzyki organowej, stwierdziłem, że cały czas. Mam pewne zainteresowania w kierunku e, improwizacji, e, improwizacji organowej, ale nie tylko, po prostu improwizowania w muzyce, bo e, na studiach w głównej mierze była nauka literatury muzycznej, czyli dostajemy utwory, uczymy się jak je wykonywać, interpretować i tak dalej. Ale to są zawsze czyjeś utwory i nie do końca w taki sposób. Człowiek jest w stanie zrozumieć na przykład ten język muzyczny, jak, od podszewki, jak ten utwór został skomponowany, e, jakich środków kompozytorskich użył, e, żeby to móc samemu w praktyce na przykład zastosować w zupełnie innym kontekście. I, i zaczęło się od próby harmonizowania pieśni kościelnych. E, to znaczy, mamy melodię pieśni kościelnej, ale je trzeba. Odpowiednio muzycznie opracować, żeby na organach to pięknie zabrzmiało. I już od samego początku miałem taki niedosyt, bo oczywiście są gotowe opracowania, już przygotowane przez innych, ale to opracowanie jest jedno i mnie denerwowało to, że jest jedno narzucone, a chciałbym na przykład podkreślić jakąś treść pieśni teologiczną, na przykład za pomocą muzyki gdzie na przykład druga zwrotka jest już zupełnie inna. I, I ten charakter, próbowałem zawsze gdzieś tam szukać. I myślę, że to był takim zaczątkiem, że te studia takie muzyczne, nie do końca zaspokoiły moją ciekawość i chęć gdzieś tam odkrywania. Więc właśnie dlatego dalszy etap studiów improwizacji organowej w Berlinie, gdzie uczył mnie, no, wybitny profesor Wolfgang Seifen, to jest no, człowiek, którego trzeba po prostu spotkać, poznać, żeby gdzieś tam powiedzieć nieco więcej o nim, ale to jest człowiek, taka legenda trochę na no, takim, właśnie w tym świecie improwizacji organowej, bo <laughs> moja fascynacja nim zaczęła się w momencie, kiedy pojawiło się jakieś tam pierwsze nagranie na YouTubie. Ten internet pozwala nam zgłębiać sporo tutaj nowości i. Pamiętam właśnie, jak ta moja fascynacja organami się zaczęła, to y, napotkałem na takie nagranie wykonaniu profesora właśnie akompaniowanie jakiejś pieśni, ale on to zrobił w tak mistrzowski sposób, że zastanawiałem się, jak to jest w ogóle możliwe, bo w Polsce nigdy wcześniej czegoś takiego no, nie miałem okazji widzieć, słyszeć. Y, no i zacząłem się zastanawiać, czy po prostu to jest jakiś, jakiś nadprzyrodzony talent, y, czy to w ogóle jest osiągalne i tak dalej. I gdzieś tam w sferze marzeń pozostawiałem taką myśl, że no fajnie byłoby kiedyś móc studiować u niego, i ta myśl gdzieś tam została w tle. Ale właśnie gdzieś tam z biegiem lat pojawiła się znowu kolejna okazja, nie przez przypadek, że to stało się możliwe. I mało tego, te studia, tak naprawdę, były ostatnim czy przedostatnim rocznikiem. Który jeszcze u niego studiował, bo już od roku jest na emeryturze. Więc to też jakby bezdecyzyjnie spowodowało, że idę teraz na te studia do niego, bo potem już nie będzie takiej możliwości. No i, i tam tak naprawdę rozpocząłem drugie życie muzyczne, bo wykonawstwo nut, utworów kompozytorów wszelkich epok, to jedno. Ale umiejętność improwizowania, na przykład w konkretnym stylu, czy w różnych konfiguracjach, to zupełnie inne to inna rzecz. To tak jakby recytować czyjś wiersz, to jest na przykład wykonawstwo nut utworu już zapisanego, a recytować w formie wierszu, ale w formie improwizacji. I opowiadamy swoją historię. No to już zupełnie inna. Inna rzecz, bo my dobieramy po pierwsze jakieś stylistyczne środki. Musimy pilnować, żeby na przykład e, ilość sylab się zgadzała, a żeby rymy były. I to samo w muzyce. Żeby była odpowiednia ilość e, zdania muzycznego, żeby to było logiczne z sensem, a przy okazji jeszcze opowiadali coś albo na temat jakiejś pieśni i tak dalej. Więc to jest zupełnie temat dla mnie, którym żyję. Czyli <laughs> najpierw jeszcze chciałbym się dowiedzieć. Tak. W jaki sposób tam trzeba, co trzeba zrobić, żeby dostać się, bo podejrzewam, że to jest prestiżowa już akademia muzyczna. A co musiałeś zrobić, żeby tam się dostać? No i druga jeszcze sprawa, jakbyś mógł nam powiedzieć, czym różniła się właśnie tamta szkoła, tamta akademia od akademii i w Polsce? Więc tak, no trzeba było w zasadzie, no, oczywiście już i coś improwizować, bo na egzaminach wstępnych już były wymagane różne e, krótsze utwory improwizowane. Oczywiście na miarę ówczesnych możliwości. I tak jak wspomniałem, no, już od, odkąd zacząłem grać na organach, no, fascynowało mnie to i próbowałem własnymi siłami e, gdzieś to odkrywać. Oczywiście na szczęście w Polsce od czasu do czasu Odbywały się gdzieś jakieś jednodniowe, dwudniowe kursy, a to było na zasadzie takiej o ciekawostki, takiego rozpalania zawsze na nowo tego ognia, ale po czasie on znowu gasł, bo to wymaga regularnej pracy. Ale na pewno dzięki tym, tym doświadczeniom ten, ta, ta zainteresowanie nie zgasło, tylko było podtrzymywane przez te lata, aż ta możliwość się pojawiła. I um, oczywiście dzięki tym studiom poznałem. Tak naprawdę, ile rzeczy jeszcze nie wiem, ile rzeczy jeszcze muszę się dowiedzieć, i tak naprawdę trochę przeprogramowałem zupełnie swój sposób postrzegania utworów muzycznych. Yy, bo w momencie, kiedy człowiek uczy się, w jaki sposób yy, tworzyć właśnie takie kompozycje przy klawiaturze, yy, no poznaję ten język od podszewki, a nie uczy się go tak na blachę, tylko yy, jestem w stanie. No, właśnie poznać te, 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 te zależności, jakby współbrzmień, dźwięków, świata od dźwięków, i to jest tak, jakby ktoś teoretyzował, a tu jest praktyk. I teraz teoria, oczywiście, jest też ważna, ale jeszcze ważniejsza jest ta praktyka, i, i wydaje mi się, że jedno z drugim no, świetnie zaczyna pracować. I pytałeś się, jakie są różnice na przykład e, w Polsce, a w, w Niemczech. Jakby w Niemczech ta tradycja improwizacji już o wiele dłużej funkcjonuje. Tak naprawdę ona nieprzerwanie funkcjonuje już od bardzo kilkuset lat. To nie jest nic nowego. Ta sztuka była już w czasach renesansowych, w średniowieczu tak naprawdę. Człowiek zaczął muzykować od improwizowania, bo nie było zapisu nutowego. Przecież pierwsze instrumenty prymitywne, no to właśnie człowiek improwizował na nich. To zapis nutowy dopiero później powstał, więc najbardziej naturalną formą muzykowania jest właśnie improwizacja. I, I tu nie ma żadnej nowości, nie odkrywamy tu żadnej Ameryki, a mimo to w dzisiejszych czasach tak naprawdę człowiek, muzycy na nowo dostrzegają tę wartość, nie tylko organiści. Ale no, jazzmeni oczywiście improwizują, ale pojawia się coraz więcej możliwości właśnie nauki improwizacji na, na różnych instrumentach. I chcę dodać, że na szczęście w Polsce też już zaczyna się to na nowo naradzać, bo, bo sam też no, stworzyłem taką, taką inicjatywę Impro Akademię, żeby uczyć organistów, muzyków właśnie tej, tej sztuki, ale no, którzy niekoniecznie mają możliwość już gdzieś studiowania, albo po prostu już pracują na stałe gdzieś i nie mają możliwości gdzieś, gdzieś udać się do innego miasta regularnie, no to stworzyłem właśnie taką bazę, która właśnie daje taką możliwość. Poza tym od roku w Bydgoszczy też poprzez fascynację tym fenomenem powstała na wydziale, na, na kierunku muzyki kościelnej specy, specjalność Klasa improwizacji organowej, wzorem tej w Berlinie. Pierwsza taka, gdzie przedmiotem głównym jest dosłownie improwizacja organowa. Oczywiście są przedmioty pozostałe z kierunku muzyki kościelnej, ale tam tamtym głównym trzonem jest improwizacja organowa, i co ciekawe, właśnie kierują się na ten kierunek organiści, właśnie już na przykład absolwenci klasy organów, którzy też czują, że chcieliby coś więcej i i takie możliwości zaczynają się pojawiać również w Polsce. Jeszcze wróćmy do, do tej nauki Twojej, mhm. studiowania w Berlinie, czyli większy nacisk na samą praktykę, rozumiem? Mhm. Tak, tam, by tam było. Mhm, tak, to znaczy praktykę przez to, że e, na początku ta edukacja wyglądała być może tak trochę. Mm, dla osób mogłoby wyglądać jakby tak trochę cofnięcie się w, w rozwoju, bo muzycy często chcą szybko grać efektowne utwory. Eee, często pomijając jakieś ważne kroki w rozwoju i efekt jest taki, że kończąc na przykład studia w klasie organów gra się wielkie utwory na organy, ale rozpoczynając studia improwizacji cofamy się poniekąd, trochę specjalnie, gdzie zaczynamy improwizować? Na przykład jakieś jednogłosowe, czy linie melodyczne, dwugłosowe. I dla wielu osób może być to trochę uwłaczające, no gdzie takie proste niby rzeczy? Gdzie ja przecież grałem takie trudne utwory. Ale problem w tym, że tu jest zupełnie inny proces myślowy. Ja muszę coś stworzyć, ja muszę mieć nad tym kontrolę. I dopóki ja nie mam kontroli nad prostą linią melodyczną, improwizowaną, albo Prostymi dwoma liniami melodycznymi, to nie ma mowy o tym, żeby pójść dalej i, i improwizować trzygłosowe, czterogłosowe faktury, albo jeszcze co bardziej jakieś polifoniczne rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie no to wszystko jakieś tam no, kieruje się pewnym porządkiem. I, i, I właśnie tam to nastąpiło na tych studiach, że zaczęliśmy improwizować dwugłosowo, później różne inne takie techniki, które. Są bardzo ważne do kontrolowania, I, i na początku byłem bardzo sfrustrowany, bo y, czułem, ile rzeczy jeszcze mam do przepracowania i że i w ilu mm, rzeczach jeszcze nie domagam. I to taką młodzieńczy zapał, no, chciałbym pójść dalej, ale czułem wewnętrznie, że no nie mogę. I ta cierpliwość tutaj jest ogromnie ważna, żeby nie chcieć mieć efektów już na już, tylko tak naprawdę. Jak człowiek sobie zda sprawę, że regularnie, ale w perspektywie pół roku, roku, dwóch, trzech, czterech, efekty są ogromne. Natomiast no, nie można w popaść w ten popłoch. Nie? Czyli z polskiego na nasz język. Tak, tak. tak. Do tej pory, kiedy studiowałeś tak. w Gdańsku, na Akademii tak. Muzycznej, tak. bardziej to było jakby tylko odgrywanie zapisu nutowego. A już następny jakby cykl twojej nauki polegał hmm. na tym, że to ty musiałeś się hmm. bardziej wysilić twórczo hmm. i dopasować takie dźwięki, żeby to pięknie tak. brzmiało. Tak, tak dokładnie. Ehm, oczywiście w Akademii Muzycznej w Gdańsku, no mówię, ten zawsze był ten, ten główny trzon, że na egzaminach trzeba poprawnie wykonać utwór zgodnie z zapisem. I na to była nakierowana główna jakby koncentracja. Oczywiście były przedmioty dodatkowe, które były też jakby wspierające, oczywiście to wszystko mi pomagało w późniejszym etapie. Natomiast to, co mówisz, że, że, że uciekł mi wątek generalnie, ale że, że ta różnica polega tak właśnie, że trzeba się więcej wysilić, bo Trzeba być bardziej twórczy po prostu. No, no, Wyślić jest to na pewno o wiele większy wysiłek, tak. niż y, to, to oczywiście to nie jest proste no, no, też z własnego doświadczenia wiem, to nie jest proste grać coraz trudniejsze utwory, tak. zapisy tak. nutowe, czyli, czyli to są te litery tak. y, do, czytania, tak, tak. do czytania muzyki. Tak. No, ale właśnie no, stworzyć coś nowego mając tylko tak. tą linię melodyczną, tak. którą y, y, dla państwa informacji śpiewamy w kościele, tak. ale to jest to jest jeden, jeden jakby. jedna powierzchnia jedna powierzchnia. I teraz dobudować do tego odpowiednie dźwięki, żeby to pięknie pięknie tak. brzmiało. Tak, i to jest to jest faktycznie zupełnie bardziej w, 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 potrzebny w wysiłku proces, nie? bo żeby stworzyć te linie melodyczne, to trzeba mieć jakiś bagaż doświadczeń, to znaczy właśnie takich praktycznych przy klawiaturze. Niektóre z nich oczywiście mogą być powiązane z literaturą, że ileś utworu wykonałem i oczywiście ta, ten, ten kontekst nam zostaje gdzie w tyle głowy, natomiast no, sporą część trzeba na nowo odkryć tak naprawdę, mimo że setki, tysiące razy graliśmy w jakichś utworach. My musimy je zrozumieć, jak to działa. Yy, mało tego, musimy jeszcze uruchomić nasz wewnętrzny yy, słuch. To znaczy, może to brzmieć śmiesznie, ale yy, grając gotowy utwór, yy, my, najpierw jest bodziec wzrokowy, nuta, ok, i palec konkretny, ale tutaj bodźcem jest utwór. Tutaj sygnał nie pochodzi z naszej głowy, tylko my najpierw Obserwujemy, uczymy się i dajemy sygnał z powrotem do instrumentu. Przy improwizacji jest inaczej. My nie mamy e, tego bodźca zapisu, tylko my musimy. Ta, ta droga jest krótsza, bo jest tylko i wyłącznie z naszej głowy, od razu do klawiatury. E, ale ten bodziec no, musi być jakiś, e, ta inspiracja, to, ta wymyślona melodia, ona na początku, pier przy pierwszych próbach improwizacji, one będą. E, E, Mniej lub bardziej gdzieś tam nieudolne, ale nie, nie należy się tym zrażać, bo e, im częściej będziemy to próbować, tym szybciej będziemy na przykład kreować na początku proste melodie, dosłownie jakby jakieś piosenki dla dzieci. Od tego można zacząć, żeby improwizować jakieś proste melodie na wzór chociażby pieśni kościelnych, ale melodia, która wcześniej nie istniała. E, I w ten sposób pobudzamy naszą wyobraźnię, kreatywność, którą każdy człowiek ma. A, a która została poniekąd trochę zgaszona przez niektóre systemy kształcenia, które są w szkołach publicznych, nie tylko muzycznych, ale generalnie jest improwizacja, jest takim przedmiotem, który pokazuje, z czym mamy problem. Czy my się boimy panicznie błędu, czy, czy może jest, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na setki upadków, ale za każdym razem próbujemy na nowo. I ja to widzę bardzo często na kursach, gdzie ludzie po raz pierwszy podchodzą do improwizacji. No to z ogromnym strachem, bo każdy chciałby zaimprowizować od razu doskonale. No jeszcze co gorsze, inni słuchają, co o mnie pomyślą. Natomiast z takim nastawieniem nie da się podejść do improwizacji, bo za każdym razem będziemy wychodzić z lęku, a nie z z radości, i z otwartości. Do improwizacji nie da się podejść z pozycji lęku, e, zastraszenia i obawy przed błędem, bo e, tak zwane błędy są tylko wytworem naszej głowy, ich tak naprawdę nie ma. To są tak naprawdę tylko i wyłącznie jakieś doświadczenia, lekcje i pytanie, czy z nich coś wyciągamy, czy nie. E, I to, na tym polega fenomen, który, improwizacji, który się przekłada na całe życie, na różne sfery no, pięknie, naszego życia. Pięknie, pięknie to, to właśnie przełożyłeś na język życia. Rzeczywiście, aż, aż no, po raz pierwszy usłyszałem taki sposób myślenia o improwizacji, ale jakże celne, jakże celne. No, czyli improwizacja no. uczy nas też życia. No, <laughs> no oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej sposobu życia. W każdej, w każdej sferze. Ja też jako muzyk zajmuję się też innymi rzeczami i jak chociażby mm, próbą stworzenia różnych rzeczy od podstaw i na początku, jak się coś nie uda od razu, drugi, trzeci, czwarty raz. Na pewno ta, 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 ta wi wiedza pomaga mi po prostu nie, nie przejmować się tym, że to się nie udało, tylko raczej zobaczyć, co mogę zrobić lepiej następnym razem, ale nie traktować to jako koniec świata. Nie, nie poddaj się tak <gry> łatwo, dzięki muzyce. No, no tak, tak, tak. Nie wiem, na ile to jest y, też kwestia na pewno jakiejś osobowości każdego z nas, ale myślę, że tak samo sportowcy, zresztą sam dobrze wiesz, no to jest to, 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 to samo. Y, tu z muzyką jesteśmy bardzo, to jest to samo. No, tylko tak. y, w muzyce jest może oczywiście w, w sporcie też jest wyobraźnia, tylko może nie dźwiękowa, y, tylko inna. Y, no i to wszystko się tak naprawdę przeplata. I, i ja zauważyłem taką zależność obserwując siebie. I z czym ja na przykład miałem problem na początku. U mnie właśnie był ten zaprogramowany lęk przed błędem, który ale wynikał z procesu kształcenia w szkołach muzycznych, bo na egzaminie trzeba wykonać bezbłędnie najlepiej dany utwór, a jest oceniana ilość błędów. Jak zrobisz za dużo błędów, no to ocena niżej. No i to nas zaprogramowało poniekąd e, negatywnie i trzeba najpierw tak naprawdę zrobić pracę, żeby odprogramować to. Żeby się uwolnić trochę e, z tych kleszczy, w szkole publicznie ja to samo obserwuję i gdzieś tam, już wychowując e, swoje dzieci, bardzo dużo nacisk kładę na to, bo rodzice mówią często: uważaj, uważaj, uważaj. E, wiadomo, dziecko musi pewne rzeczy poznać, ale jak je już z góry e, zalęknimy, zastraszymy e, i zwracamy tylko uwagi na, na złe rzeczy to w dorosłym życiu, ono się będzie wszystkiego bać, ona nie będzie się bało podjąć jakiejś inicjatywy, być twórcze. Eee, tak samo, tak jak mówię, w szkole publicznej, na czerwono, błąd, 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 błąd. Eee, w jaki sposób to kształtuje młodych ludzi? Eee, z, z pozycji lęku, no. A z pozycji lęku, człowiek nic nie zrobi. Tak. Tak? No bardzo, bardzo ciekawe to, to jest to, co mówisz. To jest całkiem też pewnie inny temat, jeśli chodzi o edukację, tak. to pewnie wiele osób mówi to samo, że powinno się to, no, może nie zrewolucjonizować, ale ewolucja powinna tak. mieć miejsce w nauczaniu młodego człowieka. Podsumowując tą, tę część, bo no troszkę nam ona zeszła, ale bardzo istotne tematy poruszyliśmy, no, szczególnie mogliśmy poznać, Twój etap rozwoju, mhm. Twoje etapy rozwoju, jeśli chodzi o muzykę, ale też takiego innego spojrzenia właśnie, to co mówiłeś o improwizacji. Mhm. Dobrze Patryku, przejdźmy dalej, bo tutaj rzeczywiście troszkę czasu spędziliśmy na tej edukacji tak. i na Twojej, i on odniesieniu mhm. do życia, do życia tak. przede wszystkim również czego uczy muzyka w życiu, mhm. bardzo tutaj ciekawe rzeczy. Podjąłeś. Ja bym chciał jeszcze przejść do Twoich osiągnięć, bo no, tych konkursów, w których, że tak powiem, startowałeś, brałeś udział bardziej. Startowanie to bardziej termin sportowy. Brałeś udział, jest mnóstwo. Ja tutaj bym musiał no, pewnie następne 10 minut nie, przeznaczyć. Lepiej tego nie było, to by sensu teraz. Nie, ale, ale w wielu konkursach brałeś udział i to no, z wielkimi osiągnięciami. Może coś byś powiedział na temat tych konkursów? Właśnie ten etap konkursowy, o którym wspominasz, to był właśnie taki etap mój przed improwizacją, który był taki właśnie, to był etap taki młodzieńczy, gdzie człowiek miał taką potrzebę, nie wiem, sprawdzenia się, zweryfikowania, ale ten etap, znaczy on na pewno był potrzebny. Ale patrząc z perspektywy wstecz, to uważam, że e, oczywiście e, rozwój jest konieczny, potrzebny, ale m, często konkursy, szczególnie w młodych osobach, e, jakby to powiedzieć, one są oczywiście impulsem, że dają takiego taki kopa, że muszę się przygotować do czegoś i tak dalej. Tylko właśnie, jeśli ona jest nakierowana, ta chęć ymm, rozwoju trochę zły sposób, to ona się tak naprawdę nigdy nie kończy i obojętnie, co się tam wydarzy, czy się zajmie miejsce, czy nie, to często może być także frustracja, że mogę być jeszcze lepszy, jeszcze lepsze. I to jest taka trochę obsesja. I wydaje mi się, że bardzo istotnym w, w każdej dziedzinie życia jest jakiś balans. I, I w konkursach no człowiek zawsze się porównuje, porównuje do innych, ale pytanie, tak zaczynam się zastanawiać, czy to ma sens, nie? szczególnie w muzyce, bo każdy jest inny. E, szczególnie, no teraz w jakiej dziedzinie zaczynamy się porównywać? W wykonawstwie tak, muzycznym, no dobra. Ktoś będzie miał predyspozycję, że będzie technicznie powiedzmy bieglejszy, e, ale ktoś inny na przykład będzie muzycznie o wiele więcej wyrażał. I problemem konkursów jest to, że ktoś zawsze musi ocenić tych muzyków młodych. I to oczywiście to jest bardzo duża odpowiedzialność. E, więc nie zazdroszczę jurorom takich konkursów, bo e, no tutaj to są często różnice, tak naprawdę, no to są niepostrzegalne różnice. No bo jak można ocenić powiedzmy 20 uczestników konkursów? E, na podstawie, no właśnie, zgodności tekstu muzycznego, ale właśnie interpretacji i muzycznego kreowania. I do czego zmierzam? Że konkursy są ważne, ale myślę, że na pewno nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się po tym robi. Czy Dobra, teraz y, zająłem miejsce, czy nie? Teraz, jeśli nie zająłem, czy się załamałem? Jeśli zająłem, czy się zachłysnąłem tym, czy, czy być może y, jest to tylko jakaś, jakiś sygnał zwrotny, fajnie, udało mi się jakiś etap zrobić? Y, tylko w każdą mo stronę można pójść w skrajność. Można się załamać tym brakiem tak zwanego sukcesu, a można się też zachłysnąć. Pytanie, czy jest właśnie to zrównoważone, czy, czy wiem, że nie jestem doskonały, i tej takiej doskonałości wyimaginowanej, no tak nikt, nigdy tak naprawdę nie uzyska, bo jak się człowiek w taką obsesję wpadnie, chęcia, chęcią bycia idealną wersją siebie, no to można zejść z tego świata i być ciągle sfrustrowanym. Więc ja widzę właśnie taką zależność, że konkursy są ważne, ale tak naprawdę nie jest ważne, kto wygrywa, kto jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, czy, czy w ogóle nie zajmie miejsca, tylko ważne jest co kto dalej robi i czy to mu sprawia przyjemność, no bo jest to może fajne, jak się zajmie miejsce, ale sam wiem, że w iluś się nic nie udało zająć, w iluś się udało zająć, ale teraz z perspektywy czasu patrzy na to. To tak naprawdę nie, nie wnosi tyle, ile by się uważało. Czyli. Są ważne, ale nie mogą być najważniejsze. Nie, nie mogą być nie. celem same nie. w sobie konkursy. Nie. Oczywiście nie. Celem, mm -hmm. Konkursy nie są celem samym w sobie. One są tylko jakimś, jakimś przystankiem, ale, ale to nie znaczy, że nie wiem, no, ktoś gdzieś kiedyś coś zajął i nie wiadomo, jak jest dzisiaj. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> no. To tyle o konkursach. Tak. Bo, bo tak jak mówisz, nie są one jakby. Twoim najważniejszą działalnością tak, w życiu. Nie, nie, absolutnie. E, Patryku, pełnisz również funkcję prezesa Fundacji Promocji Sztuki imienia Feliksa Nowowiejskiego. E, może byś nam po powiedział o działalności mhm. właśnie tej, tej, tej mhm. fundacji? Tak. No Fundacja Promocji Sztuki, e, którą jakby założyłem i prowadzę, no, powstała z racji takiej chęci. Wniesienia czegoś tutaj na początku w swoje rodzinne strony, to znaczy e, okolice Starogardu Gdańskiego, skąd pochodzę, i hmm. z, zawsze marzyło mi się e, to, żeby móc zorganizować no, koncerty właśnie w swoich rodzinnych stronach, organowe, nie tylko. E, no i żeby to móc sformalizować, no trzeba było pozyskać różne fundusze, e, i to jest właśnie druga sfera, Gdzieś tam, która jest potrzebna w, tak naprawdę w działalności muzyków, artystów, nie tylko. Ta twórcza działalność to jedno. Natomiast umiejętność organizacji wydarzeń różnych, umiejętność pozyskania wsparcia to, to jest kolejna bardzo ważna umiejętność, której no, muszą się muzycy uczyć. I no i ja tak naprawdę trochę metodą prób i błędów na początku zacząłem się tego uczyć, właśnie zakładając fundację, żeby móc formalizować y, osobowość prawną. Żeby na przykład móc starać się o, o fundusze samorządowe i nie tylko, żeby zacząć organizować pierwsze koncerty. I tak y, w zasadzie już 9 lat y, minęło w sumie, bo w 2014 roku było założona. Już 9 lat, tak, nieprzerwanie działa i, i już no sporo udało się koncertów zorganizować i co ciekawe nie tylko w rodzinnych stronach, ale to się bardzo rozrosło e, aż po gdzieś tam Braniewo, Wołomin, Bydgoszcz. E... Czyli w różnych miejscach w Polsce. Tak, 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 Ale to chyba nie jest takie proste zdobywać fundusze właśnie na taką, na taką hmm. działalność. Oczywiście nie. No i tutaj jest. E... To się bardzo zmienia, bo 9 lat temu było trochę inaczej. Dzisiaj też jest zupełnie inaczej. Ale na pewno da się zaobserwować, że kultura jest bardzo często najmniej dotowana. No i wymaga to na pewno dużej cierpliwości i uporu. I pracy, bo żeby pozyskać jakiekolwiek środki, no trzeba masę wniosków powysyłać. I tak naprawdę zajmuje to sporo czasu, i u mnie wygląda to tak, że zawsze na jesień, zimę, właśnie są nabory tych wniosków. I tak naprawdę wtedy spędzam mnóstwo czasu napisanie tych wniosków, już jest ich naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, e, w różne miejsca Polski. Potem czeka człowiek z niecierpliwością wiosnę, gdzieś marzec kwiecień, są rozstrzygnięcia, potem aktualizacji, potem organizacja już tego wszystkiego. Jest cały rok takiej papierologii, pracy, której nikt nie widzi, ale jest naprawdę potrzebna, żeby jakieś proste dwa, trzy koncerty zorganizować. Nie? No właśnie tak jak mówisz, to trochę też wiem na temat składania wniosków o tzw. Do, tak zwane granty do różnego rodzaju urzędów. Tak. Najpierw składanie, później właśnie rzeczywiście aktualizacja. Tak. No także, ale rozumiem, że te, te y, koncerty hmm. cały czas mają miejsce i tak, tak, i, tak. I, i będą. A najbliższe jakieś wydarzenia? E, no właśnie teraz trwa, mm, w tą niedzielę miał miejsce rozpoczęcie festiwalu organowego w Żukowie, koło Gdańska. E, więc one są w co sobotę. Więc teraz w najbliższą sobotę, 12 sierpnia będzie kolejny koncert. W Żukowie i 19 sierpnia to ja będę miał zakończenie z kolegą Trębaczem tego festiwalu. To tu, tu, tutaj w najbliższej okolicy, potem we wrześniu w Braniewie, pięć koncertów w Bazylice. W Bydgoszczy organizujemy też pod koniec września, co ciekawe, z Akademią Muzyczną ogólnopolski festiwal, właśnie improwizacji organowej, który jest połączony z koncertami. Ale również z kursami całotygodniowymi, z udziałem też znakomitego gościa z Francji, z Paryża, z udziałem właśnie pedagogów Akademii Muzycznej, czyli ja, kolega Jarosław Ciechacki i, i Tomasz Orlow. Więc właśnie tworzymy taką platformę, kanwę dla młodych muzyków i dla siebie też, bo też się uczymy z tego cały czas, właśnie w tym kierunku improwizacji też. A na tutaj na naszym rynku, już tak powiem, Kociewskim. Tak, na Kociewskim, no to właśnie koncerty już miały miejsce e, w tak. czerwcu. E, w Starogardzie, w Zblewie, w Pinczynie. E, no w przyszłym roku. Zawsze gdzieś tam maj czerwiec staram się te koncerty organizować. Czyli już teraz zapraszamy. Tak. E, na Kociewie na, na, w przyszłym roku, ale tak. w tym roku jeszcze jak, jak, jak Państwo usłyszeli, tak. i, i w Żukowie, i w Bydgoszczy, tak. i w Braniewo, tak. także można się wybrać i posłuchać tak, bardzo tak. dobrej muzyki organowej. Tak. Chciałbym jeszcze kilka słów, po, żebyś powiedział o tak. twojej płycie nagranej mhm. w, e, w Archikatedrze w Gdańsku w Oliwie. Mhm. E, Tę płytę nagrywałeś w 2017 roku. Tak. Też warto dodać, że również e, tam pełniłeś funkcję organisty. Tak, zgadza się. No właśnie to się zbiegło z czasem, gdzie w latach 2015-2021 no pełniłem właśnie funkcję organisty w Katedrze Oliwskiej, sześć lat, no i ta płyta była takim spełnieniem moich takich gdzieś tam marzeń, bo, bo zawsze marzyłem o tym, żeby gdzieś w końcu nagrać płytę swoją, pierwszą. i właśnie ta płyta jest jakimś Próbą podsumowania pewnego etapu e, gdzieś tam właśnie rozwoju w dziedzinie muzyki organowej. E, no i tak. E, Czy te organy rzeczywiście są wyjątkowe? To znaczy, powiem tak, że. E, ich. To, że one są tak słynne w Polsce, składa się na pewno z kilku elementów. Na pewno z bogatej historii, miejsca, instrumentu, ale też z tak zwanego prospektu czyli ta szafa organowa niezwykła z licznymi aniołkami ruszającymi się, wirującymi słońcami. Myślę, że. To jest właśnie ta magia tych, tych miejsc typu Oliwa, Święta Lipka, że one mają właśnie ten prospekt z ruchomymi elementami. I w opinii publicznej to robi największe wrażenie. To połączenie muzycznego bodźca z tym wizualnym. No i oczywiście ogromna tradycja, bo tam przez 10 lat te prezentacje są. I na pewno wyjątkowość ich polega na tym, że mają tu właśnie bogatą historię. Natomiast jeśli chodzi o kwestię muzyczną, to e, na przykład organy oliwskie na przestrzeni lat uległy wielu przebudowom, e, i ich o, obecny kształt e, jest na pewno zupełnie inny niż ten pierwotny. I ciężko teraz porównać, mm, jak one by mogły brzmieć kiedyś, a teraz. E, więc szczerze mówiąc, jakby zawsze mam problem. Powiedzieć, który instrument jest najbardziej wyjątkowy, bo to, tego się nie da zrobić, bo y, każdy instrument znajduje się w innym wnętrzu, każdy instrument jest wykonany z, y, z jakby innych y, materiałów. No to znaczy, materiały są może te same, ale konfiguracje, bo piszczałki są metalowe, drewniane, z różnych gatunków drewna, no oczywiście różne stopy y, cyny z ołowiem, to wszystko ma wpływ, jakby średnice piszczałek, y, tak zwane menzury. I y, wy, dla mnie wyznacznikiem y, doskonałości instrumentu jest to, że gdy siadam i właśnie próbuję improwizować, to że ten instrument dosłownie impro, y, y, fascynuje, że on dosłownie powoduje, że ta improwizacja jest y, bez granic. Ja zaczynam. W, Gdzieś tam jakieś nowe pomysły przychodzą. Inspiracją, instrumentem wnętrza, ale są też czasami takie instrumenty, że siadam i po prostu jest dramat: naprawdę jest dramat, bo jest walka z materiałem. Tu coś nie gra, tu coś nie stroi, tu coś brzęczy, tu coś syczy. To jest naprawdę gra na takim instrumencie jest często za karę. I wiele instrumentów miałem przyjemność gdzieś tam doświadczyć, że naprawdę bym, no po prostu majsterszczykami, cudowne instrumenty mniejsze, większe, ale na pewno bile wspominam oliwę, bo, bo ona ma ogromną ilość paletę brzmienia, te, te liczby głosów, na pewno dały mi duże doświadczenie, jakby w jaki sposób różne rzeczy łączyć. Natomiast no, na pewno nie postawiłbym jako y, gdzieś tam najważniejszy instrument, nie? Y, bo, bo mówię jest wiele instrumentów i mam naprawdę ogromny problem powiedzieć, który jest najlepszy, no, to, to się rozumiem. nie da, to się nie da. Mhm. Patryku, jeszcze jeden temat, jeśli chodzi o, o twoją działalność. Mm. Już wspominałeś troszkę w trakcie tej rozmowy mm. o twojej szkole mm. Impro Akademia. Mm. Ja bym chciał tutaj, aby nasi słuchacze troszkę więcej się dowiedzieli mm. dlaczego. Mm. Miałem tę przyjemność, że brałem u ciebie, no niestety dopiero raz, <laughs> lekcję. Byłem pod wielkim wrażeniem i nie będę się bał tutaj jakby robić kryptoreklamy, mm. bo jest to istotne, aby osoby grające w kościele, organiści, mm. mieli możliwość rozwoju. Mm. Ta edukacja jest na różnym poziomie. Nie chcę tutaj jakby odnosić się do, konkretnie do poszczególnych mm. szkół i tak dalej, mm. do, do, do tej nauki, ale dlatego uważam, że, że, że bardzo. Ważna jest ta twoja działalność, jeśli chodzi o tą pro Impro Akademię, która właśnie pozwala rozwijać mhm. się muzykom kościelnym. Mhm. Więc tak, może powiem, od czego się zaczęło i dlaczego ta inicjatywa powstała? Bo tak naprawdę wszystko zawdzięczam pewnym zbiegom okoliczności, no, mianowicie. Yy, po tych w roku 2021, gdzie też już moje obowiązki też jako ojca już się pojawiły rodzinne i też jako męża, zaczęło się nawarstwiać mnóstwo obowiązków właśnie, gdzie, gdy jeszcze grałem w kościele, było granie koncertów, było to właśnie działalność organizacyjna, i granie w kościele, i w w kościele katolickim w Polsce organista jest naprawdę bar, jest to bardzo odpowiedzialny zawód, ale też wymagający czasowo. To, że się zagram, prze rano wieczorem, ale często są różne rzeczy pośrodku dnia i trzeba być dyspozycyjnym. I już stwierdziłem, że, że już mam za sobą pewien etap grania w kościele, bo to już było naście lat, i, i stwierdziłem, że właśnie. Ta sfera edukacyjna, wpójścia w improwizację jest dla mnie bardzo ważna i nie będę w stanie połączyć i granie w kościele, i pójście jednak tym kierunkiem, który czułem, że muszę pójść. I dodatkowo nałożyła się epidemia tak zwana, no słynna. i ona spowodowała, że no ludzie zaczęli się przełączać na nauczanie online, nowe, zdalne. I początkowo Miałem sporo zapytań od osób, które chciałyby się prywatnie uczyć z różnych krańców Polski, ale stwierdziłem, że znowu jest ich trochę, a mój czas też jest ograniczony, nie jest gumy. Więc stwierdziłem, muszę coś stworzyć w rodzaju jakiejś platformy, kursu, który nagram w dobrej jakości, z obrazem na klawiaturę, z materiałami, żeby mógł w przystępnej cenie dać osobom wartość, która pozwoli im we własnym zakresie e, coś wdrożyć, e, mniej lub więcej. I właśnie od tego, od tego pomysłu się zaczęło, i ten pomysł dojrzewał pewien czas ze mną, aż w końcu, e, <grym> żeby tak było śmieszniej, dostawałem zapytania, gdzie jeszcze ni nikomu nie publikowałem moich, moich, moich gdzieś tam planów, czy ja może nie myślę o czymś takim. Nie? I to był dla mnie znak, no teraz albo, albo nigdy. No I tak się zaczęło, że zacząłem. Nagrywać jakieś pierwsze takie krótkie, kilkunasto, kilkudziesięciominutowe webinary z improwizacją, które miały za zadanie pokazać organistom, że improwizacji można się nauczyć i że ona nie jest jakimś takim tworem dla nielicznych, tylko można jej się nauczyć. Tylko, żeby jej się nauczyć, no to trzeba mieć też nauczyciela, który wie. Co krok po kroku zrobić z własnego doświadczenia? I ten mój proces myślę, że bardzo mi w tym pomógł, bo tak jak mówię, do organów relatywnie późno doszedłem, a improwizacji jeszcze później. Ale ten proces pozwolił mi zaobserwować, co mi pomagało, jakie porady i jaki sposób myślenia. I to spróbowałem, tylko ująć właśnie w te, w te lekcje, w te porady innym. I widzę, że to bardzo pomaga wielu osobom. No i tak, tak to się zadziało z tą improakademią, że stworzyłem tą platformę, gdzie są kursy improwizacji, ale też zacząłem udostępniać w formie PDF-ów różne opracowania pieśni kościelnych, trochę bardziej wymagające dla organistów, ale to specjalnie robię, bo w zawodzie organisty jest to niebezpieczeństwo rutyny, takiej stagnacji, że jak już raz coś zrobię, to że będę to powielał przez setki razy i tam już nie ma iskry żadnej twórczości. To jest duże niebezpieczeństwo, ale to jest normalny mechanizm. Jak można przy na przykład, graniu w jedną niedzielę, siedmiu, ośmiu, przy. No, jakby nie popaść w rutynę. To jest mechanizm obronny nas. Jakby no nie jesteśmy w stanie być na pełnych obrotach przez te wszystkie msze, bo byśmy po prostu zwariowali. Ale no właśnie próbuję przez te, te różne webinary dać takie krótkie impulsy, proste impulsy, które spowodują, że każdy organista będzie w stanie to zaimplementować i, i wnieść chwilę takiej refleksji. Jednak ta muzyka może być inspirująca, jednak może coś wniosę w jakieś tutaj przygrywki moje, żeby też ludziom y, wnieść inną wartość. nie? Bo y, mówiłem na początku, że zawód organisty jest bardzo odpowiedzialny. I dlaczego? Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że y, w dzisiejszych czasach większość ludzi nie ma kontaktu ani dostępu do muzyki na żywo, no to się okazuje, że y, cała rzesza ludzi, ma okazję spotkać się z muzyką na żywo tylko w kościele. I teraz, gdy ta muzyka będzie, mm, no właśnie, y, traktowana jako tak, tak, powiedzmy, taki niepotrzebny twór, tylko taki. Dodatek. Dodatek, do dodatek y, że on może być byle jaki, żeby byle coś tam grało. No to do czego to doprowadzamy? Że całe pokolenia tym nasiąkają. Y, I dlaczego? Jest taka nieczulica coraz większa na, na kulturę, na, na, na no między innymi dlatego, jakby, bo ludzie dążą do tego, do czego, co znają. Więc jeśli y, znają muzykę y, taką no, nieprofesjonalną, taką. Y, no, też nie chodzi o to, żeby teraz nikogo obrażać, bo po prostu no, każdy y, tworzy z tego, co ma, ale y, chcę powiedzieć to, że. Y, już od wieków muzyka sakralna w kościele była traktowana z największym namaszczeniem. Horo gregoriański, jakby w ogóle ona była potraktowana jako coś wyjątkowego, że tylko wybrane osoby mogły wykonywać tę muzykę i że należało wnieść to najwięcej wysiłku, żeby to było w miarę doskonałe, mimo naszej nieudolnej natury. Więc jeśli podejdziemy do muzyki liturgicznej do, jako takiego tworu, że jest szybki, łatwy i prosty, no, to efekt jest tego taki, że właśnie ludzie chcą szybko, prosto, łatwo. Nie są w ogóle przygotowani do tego, żeby na przykład y, słuchać muzyki poważnej, ją odczuwać. E, no, i ja to obserwuję też organizując koncerty, że są miejsca, gdzie ludzie wręcz chcą przyjść na koncert, a są miejsca, gdzie ludzie po prostu pustki. 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 I teraz od czego to zależy? Od, od ludności, mentalności? No nie, no raczej od tego, do czego są przyzwyczajeni, no bo często, jak się mówi, no zapraszamy na koncert organowy, ale jeśli mają doświadczenie, że już mają dosyć tych organów, no tam nic nowego ich nie zaskoczy, no to jakby często wynika z tego, że po prostu mają takie, a nie inne doświadczenia. Dlatego mówię, że zawód organisty jest bardzo odpowiedzialny, bo od dziecka po y, dorosłych, y, my ich edukujemy muzycznie, tak naprawdę. Y, poprzez śpiew, poprzez y, y, dawanie im konkretnych współbrzmień. Właśnie to, co wspominałem, ta harmonizacja, nie? Ona może być bardzo prosta, poprawna, y, ale może być też jakaś tam urozmaicona. Y, teraz pytanie właśnie, w jaki sposób do tego podejdziemy? Ale do tego wszystkiego trzeba znowu, y, Uczenia się lat, tak jak z każdym innym zawodem. Nie, no, nie da się być stolarzem, jeśli po prostu no, nie przepracowałem, pewnego doświadczenia nie nabrałem. No. A niestety bardzo często się tak zdarza, że w niektórych miejscach po prostu, albo wiadomo, nie ma organistów, jest trudny dostęp, ale też często jest tak, że po prostu. No tam Pan kiedyś tam gdzieś grał na akordeonie, to tam zagra nam szyję. No. no i, i często tak, tak jest, że faktycznie w Kościele są piosenki religijne, jest na nie oczywiście miejsce, w różnych nabożeństwach, czuwaniach, ale często przemycane są różne rzeczy z popkultury do liturgii i to niestety nie będzie miało dłuższej perspektywy, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Już mieliśmy przykłady laicyzacji w kościele i to naprawdę do, do niczego dobrego nie prowadzi. Patryku, wracając do tej właśnie twojej tak. działalności <grym> dla osób zainteresowanych, tak, tak. Gdzie, gdzie można znaleźć mhm. te kursy? Tak, wystarczy wpisać improakademia.pl, no taki jest adres strony, więc bardzo prosty, albo Patryk Podwojski też, też wyskoczy. Serdecznie zapraszam też do śledzenia różnych stron na Facebooku, też improakademia, gdzie właśnie udostępniam co jakiś czas takie nagrania, 15 tak zwane kwadranse z improwizacją, darmowe, gdzie każdy muzyk, organista wyniesie na pewno coś ciekawego dla siebie? Ja jak najbardziej dołączam się do tego zaproszenia, bo rzeczywiście Patryk przez wiele lat praktyki, wiele lat studiowania w różnych miejscach, w róż odbywał różne kursy ze znakomitymi muzykami muzyki sakralnej, i teraz w bardzo prosty, przejrzysty sposób przekazuje tę wiedzę. Dlatego bardzo zachęcam. Hmm. Patryku, niestety czas nas goni, będziemy musieli kończyć y, tę naszą audycję w cztery oczy. Hmm. Y, powiedziałeś wiele, wiele ważnych słów. Y, temat niewyczerpalny jeszcze. Nie chcę jakby mówić, że to są rozmowy niedokończone, bo, hmm. bo, bo byśmy plagiat popełnili, ale na pewno tematu. Nie wyczerpaliśmy. Także za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci dziękuję, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Chciałbym Państwu przypomnieć, że naszym gościem był Patryk Podwojski, człowiek instytucja bardzo dobry nauczyciel i bardzo dobry muzyk. Dziękuję Ci dziękuję. bardzo, Patryk. Dziękuję również bardzo serdecznie.